Witam was bardzo serdecznie, Shadow z tej strony. Udało się, powróciłem do naszej ojczyzny zwanej Polską po 2,5, prawie 3 tygodniach pobytu w Korei Południowej, nie mylić z północną. Generalnie jakoś ten wyjazd przeżyłem, chociaż nie było łatwo, nie ukrywam, temperatury dawały się we znaki, ale w końcu nadszedł moment, że mogę nagrać zupełnie nowy materiał. Nie lecimy z zaplecza, które nagrywałem jeszcze przed wyjazdem, także dzisiaj w końcu nówka produkt, chociaż mający premierę już 2 tygodnie temu, ale wtedy jeszcze byłem za granicą, czyli Obsidian Flames. I mamy w tym wypadku Etebeka z tym pięknym, słodziutkim Charmanderkiem, który oczywiście, jak zawsze, dostałem od sklepu internetowego pokemarket.pl, który jest sponsorem tego kanału. Także zapraszam serdecznie, link w opisie, a z moim kodem twórcy, o którym może nie każdy słyszał, czyli The Shadow A, macie 5% zniżki na wszystkie produkty dostępne na sklepie, także korzystajcie z tego wspaniałego kodziku, aby zakupić wasze ulubione produkty, między innymi te z Obsidian Flames, bo będziemy dzisiaj prolowali na Charizarda i X. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, jakikolwiek będzie w sumie zadowalający, patrząc na to, jakie ceny te skubane karty osiągają. Nawet zwykły Charizard i X, ten najzwyklejszy, jest horrendalnie drogi, ale jeżeli dropniemy, to sami zresztą zobaczycie. A póki co zaczynajmy. A więc tak jak mówiłem, od premiery minęły już 2 tygodnie, ale czas położyć moje ręce na tym wspaniałym ETB-ku i sprawdzić, cóż ciekawego znajduje się w środku. No dobrze, jaki ETB-ek jest? Myślę, że każdy widzi. Niczym to się nie różni od zwykłych ETB-ków tak naprawdę. A w środku, jak to zazwyczaj bywa, mamy poza obwolutą wspaniałą książeczkę Player's Guide'a, do którego przejdziemy najpierw, oraz samo pudełko, do którego przejdziemy za chwilkę. Dlatego, że Player's Guide to jest zawsze dobra opcja, aby troszeczkę bliżej przyjrzeć się setowi, co w nim. A tutaj mamy wspomniane nowe Yexy, Victini, Melmetal, Dragonite, czy linię ewolucyjną Charizarda i X, który będzie nowym archetypem deku tak naprawdę. Zobaczymy, czy grywalnym, bo powstają na ten moment jakieś ciekawe pomysły co do tego deku, chociaż nadal myślę, że nie są one jeszcze jakoś tak tier 1 co do grywalności, chociaż no zobaczymy. Ja bardzo się, nie ukrywam, mam chrapkę na tego trenera, na tą kartę stadionu, jakim jest Pokémon League Headquarters, które sprawia, że Pokémony, które są basicami, mają koszt o 1 więcej zwiększony swoich ataków, więc jest to w końcu jakaś kontra na Lost Zone Boxa. Przestali w końcu dojeżdżać wyłącznie Mew i zauważyli, że inne karty też są, inne deki, przepraszam, też są zagrożeniem. Jak set wygląda tutaj, możecie sobie zobaczyć, chociaż myślę, że przelecimy do najciekawszej rzeczy dla wielu, czyli alt artów, illustration rarek, special illustration rarek. W szczególności, nie ukrywam, zależy mi na tym Ninetalesie oraz Palafinie, który jest bardzo fajnym nawiązaniem jako Pokémon w sumie do wielu, myślę, produkcji superbohaterskich, ale chyba najbardziej było to nawiązanie do z jednej strony Herkulesa, bo jego abilitka to From Zero, znaczy to jest From Zero to Hero, jeżeli dobrze pamiętam, ale jest to też całkiem dobre nawiązanie do My Hero Academia, czy jak ktoś woli, z japońskiego Boku no Hero Academia. Nie mylić z Boku no Pico, błagam. No. Illustration rarki bardzo ciekawe, ten Scizor jest cudowny, wiele osób poluje na linię ewolucyjną PJ'a. No i mamy najbardziej pożądanego alt-arta, czyli Charizard EX, który jest teraz stylizowany w Pokémona typu mrocznego. I tyle myślę, że z Player's Guide'a. Tym razem jakoś nie ma za dużo co się rozwodzić. Wróćmy do wspaniałego ETB-ka. Cóż mamy w środku? Jak zawsze tekturka, która kryje nam parę różnych
rzeczy. Samo pudełeczko, jak każdy myślę doskonale wie, może służyć do przechowywania kart. I mamy tak, paskudne znaczniki podpalenia i trucizny kiedyś były lepsze. A sobie wywalimy. Kosteczki równie paskudne, znaczy te znaczniki obrażeń robią okropne. Nie ukrywam, dla mnie są paskudne. Nie pamiętam, ktoś powiedział, że są w kolorze pleśni. Za to tak kosteczka czerwona i eksa, tak może być. Nie jest najlepsze, ale czemu nie? Oprócz tego mamy tutaj... Co my tu mamy? Mamy tutaj... To już? To już. Mamy tutaj tak, koszulki, bardzo ładne, nie ukrywam, według mnie jedne z lepszych koszulek, w ogóle design tego ETBK jest jednym z lepszych, jaki widziałem, mi się bardzo podoba. Mamy kodzik na samego ETBK, jego zawartość, no i promka z Charmanderem, jakaż ona jest piękna. Mamy w takim razie promkę Charmandera, mamy Special Illustration rarkę z Charizardem, więc brakuje jeszcze jakiegoś Charmeliona. Ale myślę, że no akurat całą linię też dostajemy w tym wypadku w 151, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać. Cegiełka energii, taka klasyka. No i przekładeczki, też bardzo ładne, z tym samym wzorem płomieni oraz Charmandera. Jedne z lepszych, tak jak mówiłem. No i mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosterów. Myślę, że nie ma co się nad nimi rozwodzić. Po prostu przejdźmy do ich otwierania, mając nadzieję, że w tym wypadku coś się nam trafi. Także jeszcze tak z takich rzeczy, bo może zauważyliście, mój kanał przekroczył już 500 subskrypcji i nawet ktoś się pytał w komentarzach, czy z tego powodu nastąpi jakiś special. O, no i proszę bardzo, na dzień dobry mamy wspaniałe Illustration Rare z DJ-em. Jak tu się nie cieszyć, cała ta karta jest po prostu cudowna. I na koniec jest Palafin, który był kartą na pre-release. Jeja, jaki ten PJ jest cudowny, od razu go zakoszulkuję, bo jakby szkoda, żeby coś mu się stało. Wiem, kto też tego PJ-a ma, zresztą bardzo na niego polował, jest to Ogram, to on po prostu uwielbia linię ewolucyjną PJ-a, dokładnie samego PJ-ota. Także pierwszy dropik jest. Tak, wracając, czy będzie jakiś specjal z tego powodu, że przekroczyłem 500 subów? Generalnie nie planowałem, w ogóle przyrost mnie trochę zaskoczył, ale to jest efekt shortsów, tak, to wcale nie było celowe, absolutnie te shortsy nie były celowe, żeby podbijać suby. Nie planowałem specjala na 500 subów, ale to wyłącznie z jednego powodu, mianowicie zbliżają się pierwsze urodziny kanału i jakby to one będą tym specjalem jakoś w październiku, ale jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, tutaj w tym boosterze nic nie było i wtedy będziecie mogli spodziewać się jakiegoś konkursiku, jakichś potencjalnych nagród myślę, ale no to jeszcze przyjdzie czas, nie ukrywam, dużo trochę utrudnia w tym temacie fakt, że październik pokrywa się, jaki cudny jest ten Eevee, jeja, jaki ładny art, że no październik trochę się pokrywa jednak ze 151, więc no nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że coś z Pokemarketem zrobimy. Tutaj również chyba nic nie będzie i jeszcze raz, jeszcze jeden Tandorus, więc dwa boosterki na razie do piachu, ale z tego PJ-a należy się, nie ukrywam, też cieszyć, byleby się nie okazało, że w pozostałych boosterkach nic nie będzie, a zostało ich 6, licząc tego, którego właśnie rozpakowaliśmy. No, także Korea, ciekawy kraj, też przyznam, wielu sprzeczności mam wrażenie, bo jest to jeden z bogatszych krajów na świecie, tak naprawdę tutaj chyba też nic nie będzie, nic, ale ten Darkrai ma bardzo ładnego arta, to już trzeci booster bez dropu, nie wygląda to dobrze. Korea, kraj wielu sprzeczności, bo o ile jest to jeden z bogatszych krajów na świecie, to przyznam, że przez cały mój pobyt tego bogactwa za bardzo nie widziałem, nawet w samej stolicy, jaką jest Seul. Bardzo mnie to zaskoczyło, nie ukrywam. O, mamy PJ-a, więc super, zwłaszcza, że PJ jest
no Pidgeot, jego ostateczna forma, jest bardzo grywalną kartą, ale o tym później, wracając do Korei. Kraj wielu sprzeczności, który tak naprawdę, no tego bogactwa nie widziałem. Widać bardzo duże zróżnicowanie miast do wsi, w sensie wsie są tak dosłownie no, drewniane. Więc no cóż, a same miasta w Korei, no tak bloki z wielkiej płyty tak naprawdę. Wiem, że to wynika w dużej mierze z historii, że ten kraj był zniszczony po wojnie koreańskiej, ale i tak przeżyłem taki bardzo duży szok i Korea mnie tak zaskoczyła trochę negatywnie, przez co, o nie, to już jest kolejny booster bez niczego. Jezu, co jest? Kraj, który, no zostały 3 boostery. To już połowa bez dropu, prawie. Ajajaj. Jakby sprawiło to, że o ile jadąc do Korei o tym kraju nie wiedziałem nic i w sumie niewiele mnie obchodził, tak po powrocie bardzo mnie zaintrygował na wielu płaszczyznach. Jaki psychodeliczny roulette. Chyba go zostawię na boku, szczerze mówiąc. Także nie wiem, a czy wy chcieliście kiedyś jechać do Korei? Lubicie coś koreańskiego? Jakieś, nie wiem, K-popy, K-dramy, czy... Nie. O, dobra, jednak jest. Mamy Ice Cube EX w full arcie. No proszę, aż muszę zdjąć okulary, bo nie widzę, jaki to jest dokładnie kolor. Przyznam, bardzo ciekawy. Jest to Ice Cube, który jest Tera-type'em, więc mimo, że nominalnie sam Ice Cube jest Pokemonem lodowym, tak w tym wypadku jest Pokemonem ognistym z atakiem Scalding Block, który sprawia, że musimy zdiskardować jedną energię z naszego Pokemona, z tego konkretnie, i podczas następnej tury przeciwnika Pokemon przeciwnika nie może zaatakować. Bardzo ciekawy, muszę przyznać, ataczek. Jego również sobie od razu schowam do koszulki. Nie ma co tutaj się cackać. Szkoda, jakby coś z tą kartą miało się stać, więc warto ją sobie zakoszulkować. No i zostały 2 boostery. No, coś te poszukiwania Charizarda w tym wypadku nam nie idą, ale nie traćmy nadziei. To jeszcze 2 boostery. Tu się może wszystko wydarzyć, dosłownie wszystko. Na przykład możemy wziąć sobie filiżankę herbaty z duchem, bo czemu nie? Najwyżej nas herbata opęta. Ortega, gdzie jest, kurczę, headquarter, które by się przydało? Jest pierwszy reverse, drugim reversem jest znowu herbatka i ostatnią kartą jest Tandorus. Czy my skończymy tylko z 2 dropami? Ostatni booster. Last Pack Magic jest z Charizardem, więc możemy być dobrej myśli. Jeżeli nic tu nie będzie, będzie mi przykro. Ale tak to bywa z losowością kart Pokémon. O ile sama karcianka, no to no, można powiedzieć sport w pewien sposób, no scena kompetytywna. No to OS Pokémon League Headquarters, które bardzo chciałem wyciągnąć, jest Eevee w rewersie. No to same, pamiętajcie, otwieranie kart ma sobie taki element uzależniający, więc uważajcie na siebie. I mamy Pidgeota EX, więc mamy grywalną kartę, więc można już to uznać za pewien sukces. Nie jest to co prawda Charizard, ale sam Pidgeot EX, no jest to drop bardzo pożądany. Przydałby mi się jeszcze jeden, żeby mieć w zapasie, bo granie linią 1-1 jest troszeczkę ryzykowne w wypadku Pidgeota, zwłaszcza, że no miałem powiedzieć o jego umiejętności, a mianowicie jest to powrót karty, która już kiedyś w pewien sposób istniała, znaczy ta umiejka, dokładnie mówiąc, jest to Quick Search i pozwala nam w zasadzie raz na naszą turę, to nie jest ograniczone, że ewoluujesz i raz to robisz, tylko raz na naszą turę możemy wyszukać dowolną kartę w deku. No to jest jeden z najpotężniejszych silników dobierających, jaki możemy sobie wyobrazić. To tak jakbyśmy mieli co turę Forest Seal Stone'a tak naprawdę. To jakby wow. Także mamy 3 dropy. No i przyznam, że z każdego z nich jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z Pidgeota jako karty grywalnej. Że cóż, etebek powiedzmy, że w jakiś sposób oddał, może nie tak dużo jak oczekiwałem, bo wiemy, że etebeki umieją więcej wydropić, ale póki co w zasadzie to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Zostawcie koniecznie jakiś komentarzyk
łapeczkę w górę dla zasięgów, tak mówię to dla zasięgów, żeby ten film trafił do całego grona przyszłych odbiorców. Budujmy potęgę tego kanału. I do zobaczenia następnym razem. A za tydzień dalej Obsidian Flames. Cześć!